Twardo do problemu, miękko do człowieka. Takie... Jak jajko. Jak za pierwszym razem powiedziałem to stwierdzenie, to się zaśmiałaś. Czemu się zaśmiałaś? Ja się zaśmiałam. Bo... Nie wiem, bo to tak brzmi jak taki truizm, nie? No tak. Twardo do problemu, miękko do człowieka. Ale rozumiem, że się zapomina i od tego mamy takie hasełka, żeby łatwiej zapamiętywać. I to faktycznie działa, no. Też ostatnio przecież ubolewałam nad tym, że takie krótkie zdania, nie powiem nic nieznaczące, bo naprawdę doceniam, że no to pochodzi, to jest taka szczała, nie? Tak. To nie jest jakaś wielka armata, czy to nie jest to bardzo głęboka myśl, ale jest celna. No właśnie, celna. Wbrew pozorom, no i znowu, nie? Ja się zaśmiałam, bo pomyślałam, co to jest w ogóle, a tak naprawdę jest to bardzo głęboka myśl, tylko to jest, no tak. ten czubek góry lodowej. Ja się tutaj śmieję z tego, że jak możesz coś takiego powiedzieć, przecież jest cały ocean do tego, a tak naprawdę po co komu poznać cały ocean w 5 minut, to tak nie działa. Tak. Powiesz krótko, twardo do problemu, miękko do człowieka i wiadomo, o co chodzi. I trafia. Nie? Tak, więc ja cofam ten mój śmiech. Cofasz śmiech. Cofam. Dobrze, no to ja ci wybaczam ten śmiech. Wracając do tematu. Lutowanie miękkie lub twarde. Kiedy stosować? Serio, jak wpisałem twardo do problemu, miękko do człowieka w wyszukiwarce, to taka rzecz mi się pojawiła. Lutowanie miękkie lub twarde. W castoramie.pl. Bo twarde i miękkie lutowanie jest, ale nam chodzi o to, żeby lutować się bardzo, szczególnie jak jest się osobą ugodową, żeby rozumieć, że trzeba do problemów, a właśnie, czy można mówić słowo problemy? Można mówić słowo problemy, każdy ma problemy. Bo wiesz, są wyzwania, są takie... Każdy ma wyzwania. Ale my nie uznajemy teorii nie mówienia słowa problemy. Że problemów nie ma, jeżeli że inaczej myślisz. Dobrze, czemu to jest negatywne słowo problem? Ja nie rozumiem tego. Czemu, tak, czemu to jest już tłumaczę. Teoria jest taka teoria w takich... ja myślę, że ona jest taka z NLP, z pozytywnego myślenia, że nie można mówić słowa problem. Bo no, problem od razu prowokuje twoje myślenie o tym, że to jest problem, że to jest, że w sensie, że czyli to jest... trzeba go rozwiązać. No, to właśnie ja też tak uważam. To jest jak puzzle, nie? Mówisz puzzle i o, jak możesz tak mówić, przecież to jest w kawałkach. No, że ma być wyzwanie, bo chodzi o to, że tak to załamiesz ręce i powiesz, o, nie chcę mi się tego robić, bo to jest problem. No, a to nie wyzwanie, to a wyzwanie jest problem. Pozytywne. No. Wyzwanie jest pozytywne, a problem negatywne. No nie wiem, dla mnie to jest jak powiedzieć drzewo, nie muszę powiedzieć drzewo, bo... Ja lubię rozwiązywać problemy. Ja też lubię problemy. Tak, więc my podchodzimy twardo do problemu, czyli jeżeli mamy jakąś sytuację... konkretną, życiową. Przykładowo, chcemy powiedzieć przyjacielowi, że zrobił coś złego. Że to jest nam bliska osoba, my ją kochamy, albo lubimy, albo się przyjaźnimy, różnie może być. I chcemy tej osobie powiedzieć przykrą prawdę o tym, że zrobił jakieś świństwo. A innej osobie... Na przykład. Albo na przykład, że jest jakaś stagnacja, tak żeby inny, żeby nie było też, tak drastycznie. Też, nie? Tak, że zgadza się. Czas przyjść do tego człowieka w dresach, który miał ciężki rok i powiedzieć... Rusz się. I powiedzieć, rusz się, już koniec zajadania się tymi lodami i wstań, idź, zrób coś konstruktywnego ze sobą. Bo nam jest po prostu żal patrzeć na tego naszego przyjaciela, który ma taki potencjał, a siedzi na tym... na tej kanapie. Więc mamy to wyzwanie przedstawione. I tu właśnie chodzi o to, że nie ten człowiek jest problemem, tylko to, co zrobił. O, no, no. No właśnie. I teraz doszło do Sofii, co o tym wszystkim chodzi. Czyli tak, nie uciekamy od bardzo ważna rzecz, bardzo ważna zasada. I to jest też ważne do tego, żeby nie zatracić też swojej tożsamości. Nie mówimy tej osobie, że dobrze zrobiła. Albo, że to nie jest tak źle, że ten błąd... Tak, to jest poważne, to jest problem. Naprawdę, to jest brak szacunku do człowieka. Tak, to jest tak. Brak szacunku do człowieka, jeżeli ty przyjdziesz i będziesz relatywizować to, co zrobił złego. I bagatelizować, tak. Więc... No, naprawdę, to jest ważne. To jest, jak ja mam mu pomóc, jeśli ja nie jestem w stanie powiedzieć wprost, że jest to problem, co będę głaskać i tak, siedzieć sobie w tych dresach, jest to fajne, ale może byś jednak poszedł do pracy. No nie, no nikt nie chce chodzić tak.
wstać z dresów i z kanapy i iść do roboty. I dla typów ugodowych wiemy, że mówienie w ten sposób jest niekomfortowe. Jest. Mamy pełną świadomość tego, dlatego chcemy też o tym mówić. Mhm. Że mimo to, jeżeli nam zależy na tej osobie i naprawdę jest to jakby zależy nam na tym, żeby pomóc jej, to jest ważne, żeby tego nie bagatelizować, tylko naprawdę podejść realnie, że ktoś, jeżeli coś ktoś zawalił, to przyjść i powiedzieć, że zawalił. Naprawdę, to jest, nie wiem, czy widział ktoś film Dogville, to jest jeden z moich ulubionych filmów. On jest taki dość ciężki, ale no, ja z tego wyniosłam i kontrowersyjny, no. Ja z tego wyniosłam taką zasadę, że tam główna bohaterka ostatecznie chodziło o to, żeby do innych ludzi stosowała ten sam standard, co do siebie. Mm-hmm. I to jest coś, czego wiele osób musi się nauczyć, że ja mam konkretne standardy, które stosuję sam do siebie i konkretne standardy i zachowania, i zrozumienia, a nie jestem, może nie w stanie, tylko jeszcze nie dotarłem do tego momentu, że innych traktuję tak samo jak siebie, nie tylko powiedzmy miłosierdzie czy tolerancja, ale też w przypadku no tolerancji zachowań. Na przykład ja sama bym się źle czuła, gdybym postąpiła w sposób XYZ, a idąc do przyjaciela czy do przyjaciółki, który w ten sposób postępuje, to ja sama to tłumaczę, że albo miał zły dzień, albo miał zły rok. Kogo to obchodzi? Każdy ma zły dzień, każdy ma zły rok. Ja tutaj współczucie mam dla ciebie, pomogę ci we wszystkim, co potrzebujesz, ale nie. Ja bym nie chciała, żeby ktoś bagatelizował coś takiego u mnie i hamował mój rozwój, bo nie jest w stanie zastosować w stosunku do mnie tego samego standardu, czego by oczekiwał dla siebie. Mhm. To jest coś, czego ja musiałam się nauczyć. No. Wiele osób, myślę, szczególnie takich młodszych, którzy widzą świat przez pryzmat swoich ograniczonych, powiedzmy, doświadczeń i filtrują rzeczywistość przez swoje własne ego, przez swój własny filtr. No. Tak, więc zanim osoby ugodowe, jakieś tam typy osobowości, powiedzmy, mniej w tym zakresie też inicjatywne się wyłączą, zanim pośrednicy nas zostawią z tym podcastem, nie odchodźcie, tak. Bo chcemy powiedzieć, że to nie jest koniec. Tak się ludziom pomaga, tak. Się ludziom pomaga. Nie pomaga się ludziom, głaszcząc ich i niepedagogicznie, no to jest jak z dziećmi. Przecież które dzieci są, to są fajne. No dzieci fajne to są te, które mają dyscyplinę, które mają oczekiwania i które faktycznie... Mają ramy jakieś tam narzucone. Tak, ramy i też same potrafią się dostosować. Ale dlaczego te dzieci są takie? Bo ktoś ich tego nauczył, ktoś nie tolerował złych zachowań. I ktoś zachęcał, nie chodzi o samo nietolerowanie złych zachowań, ale też ktoś zachęcał do tych dobrych. A z którymi dziećmi nie chcemy się kolegować? No z tymi, którzy dostawali te nagrody za uczestnictwo, a z tymi, które klepiemy po główce i no nie przyłożyły się do testu, ale może następnym razem będzie ci się lepiej żyło. Nie, wiemy doskonale, patrząc na innych, my... Każdy z nas zna takie przykłady takich ludzi. No i? Tak. Ci, którzy się rozwinęli, to są ci, którym inni też pomogli. Nie tolerować złych zachowań, podchodzili twardo do problemu, ale jednak też miękko do człowieka, zachęcali do tych pozytywnych, konstruktywnych działań. I właśnie, teraz miękko do człowieka. To jest to miejsce, gdzie wy właśnie rządzicie. Ci, co teraz się czuli niekomfortowo, teraz oni mogą się czuć dobrze. To jest impreza. I teraz napominamy tych, którzy czuli satysfakcję pierwszym zdaniem. No. Bo oni się cieszyli. Tak, twardo do problemu. Dobrze mówią. Ale jest też kwestia ta miękko do człowieka. Ta osoba, która na przykład zrobiła coś złego, ona może sama wiedzieć, że zrobiła coś złego. Raczej wie. Tak, więc... Albo jest po prostu w jakiejś pułapce takiej życiowej, też się zdarza i nie umie z tego wyjść sama, no. Tak, więc nie zawsze, drodzy przyjaciele ESTP, podchodzenie z piłą mechaniczną, łańcuchową, przedsiębiorca ESTP i
takie używanie tej piły w brzuch i w głowę będzie takim właśnie optymalnym rozwiązaniem w tej sytuacji. No, czy ten młot dyscypliny, to jest typowe ST? Nie, i tu właśnie mistrzami są te właśnie typy, właśnie tak jak podaliśmy, czy właśnie tam tego pośrednika znowu wymienię, czy myślę, że takim dosyć często balans potrafią dobrze gdzieś tam rozwinięte INFJ-ty, czyli rzecznicy, jeżeli znajdą ten balans, to potrafią świetnie to zrobić. Właśnie i oni bardzo możliwe, że zrozumieją oba te zdania, nie zaburzą się na żadne z nich. Tak, to oni są naprawdę. Więc mają ten balans i to jest to, żeby ten balans osiągnąć, musimy zrozumieć, że jeżeli twardo do problemu, okej, ale miękko do człowieka. Czyli musimy zrozumieć go, tą osobę w tej sytuacji, w której jest. Ona może być zraniona, może mieć sytuację jakąś w swoim życiu wyjątkową, może mieć jakąś przeszłość trudną, która nie pozwala jej też tak trzeźwo na pewne rzeczy patrzeć. Także te wszystkie zranienia, te wszystkie gdzieś tam boleści i tak dalej, to wszystko wpływa na ten cały obraz związany z tym, że niekoniecznie jest tak, że ta osoba, powiedzmy, jeżeli zrobiła źle, no to zrobiła źle, ale niekoniecznie ona widzi tak bardzo też to zło w tym, tak jak my, kiedy my mamy to dobrze zbudowane, kiedy my te ramy mamy ładnie zrobione, kiedy na przykład byliśmy wychowywani w dobrym środowisku, którym gdzieś tam rodzice odpowiednio wszystko nam poukładali i w odpowiedni sposób nas wychowali i przedstawili pewne, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Jeżeli ktoś tego nie miał w swoim życiu, no to jest mu dużo ciężej pewne rzeczy też zrozumieć. Albo też może być tak, że jak najbardziej rozumie i ten ciężar jest tak przygniatający, że on też już nie ma siły nawet wstawać z tego. Tak. Po prostu te wyrzuty sumienia, czy ten żal tak przygniata i tu znowu trzeba miękko do człowieka. No. Tak, są też ludzie, którzy tak opluwają wszystkich dookoła, jeżeli mają negatywizm jakiś w sobie albo coś, jakieś takie niefajne powiedzmy doświadczenia, to tak dookoła opluwają wszystkich tymi doświadczeniami, że ja się zraziłem do kobiet, do mężczyzn, to tam wszystkie kobiety złe, wszyscy mężczyźni źli. To też widzimy, są pewne gdzieś tam subkultury skrajne, które bardzo takie są, widać, że jest tam jakaś niezdrowość. Tam nie ma jakichś takich zdrowych barier, czy jakiś, widać, że tam po prostu jest jakaś chęć zemsty, jakiś takiego po prostu dowalenia każdemu komuś za to, że jest kobietą albo mężczyzną, to jest albo takie weganinem, albo mięsożerny, albo no właśnie, no. Więc albo danej religii, albo nie ma religii, albo coś tam, że albo do pierwszej B chodzi, albo do pierwszej C. Mnie zraniono, więc ja dopiekę wszystkim dookoła. Tak. Tym przedstawicielom tego. Albo nawet nieświadomie, że po prostu ja się tak nauczyłem funkcjonować i teraz ja odzwierciedlam to światu. No, zgadza się. Więc do takiego człowieka niekoniecznie podchodzenie i oranie go to jest najlepsza rzecz, jeżeli naprawdę nam zależy na tym, żeby ta osoba gdzieś tam poszła dalej ze swoim życiem, żeby się zmieniła. I przyznajmy sobie szczerze, że to się tyczy naprawdę wszystkich. To nie jest tak, że do uczuciowego podchodzimy delikatnie, a do myślącego nie. Nie. Zgadza się. Każdy tak samo potrzebuje twardo do problemu, miękko do człowieka. Zrozumieć go na tyle, na ile jest to możliwe, ale znowu wracamy, nie relatywizować, nie bagatelizować, tak. A nic się nie stało. Nie, stało się, ale możemy to rozwiązać, mogę ci pomóc. Dobra, co możesz zrobić ze swoim życiem, tak? Jakie kroki możesz poczynić, żeby to zmienić, żeby gdzieś tam. Jeśli nam zależy na człowieku, to tak będziemy robić. No. Mi się tylko tak skojarzyło, jak opowiadałeś teraz, nie wiem, czy widziałeś, to Bambi, ta bajka.
To tam jest taka scena. Jak przez mgłę. Jak przez mgłę, nie? Ja właśnie też. I taka jedna scena po prostu siedzi mi w głowie całe życie. Ja to też widziałam, chyba miałam 7 lat, czy jeszcze mniej. No i oczywiście płakałam. No i... No i tam jest ta scena, że ten las się pali i ja nawet już nie wiem, czemu ten Bambi leży na tym, na tej ziemi, na tych liściach. No. Ja nawet nie wiem, po prostu ta scena jest w głowie i przychodzi ten ojciec, który przez całą bajkę przecież jego nie ma. On się pojawia, kiedy Bambi potrzebuje pomoc i gdzieś tam stoi i pokazuje mu drogę wejścia i jest taki trochę surowy, a tak naprawdę pokazuje, on go zachęca i on... Ale nigdy nie przychodzi blisko i w tym momencie ten Bambi leży na tym zolu i mówi, wstawaj Bambi, wstawaj. I on tak stoi nad nim i on ani go nie ruga, ani nic, po prostu cierpliwie stoi i twardo mu mówi, wstawaj, wstawaj, wstawaj. No i Bambi wstaje i wszystko się kończy pięknie i szczęśliwie. Las się spalił, ale potem są kwiatki na końcu. I tak mi się trochę to skojarzyło. No właśnie. Także podsumowując, jeżeli chcecie rozwiązywać wyzwania, problemy w waszym życiu związane z innymi ludźmi, to podchodźcie twardo do problemu, czyli nie bagatelizujcie, nie mówcie, że a nic się nie stało, o to jest nieważne. Naprawdę. I to chodzi i o szkołę, i o pracę, i o życie prywatne, jakiekolwiek dziedziny. Jeżeli coś się stało, to się stało. No. I trzeba to przyznać, że się wydarzyło. No. Albo nie uciekać od tego. Jeżeli ta osoba wie, że to nie trzeba tego koniecznie bardzo mocno podkreślić. Właśnie to jest to. Miękko do człowieka. Nie trzeba katować tej osoby. Jeżeli ona już jest skatowana, nie dobijajmy jej. Trzeba zrozumieć ją, maksymalnie podejść w taki delikatny sposób, uważać bardzo na słowa, na gesty, na to, w jaki sposób wpływamy. Bo jeżeli mamy tendencję do bycia twardym do człowieka, to w zasadzie może być taki... Nie osiągniemy efektu, to znaczy... No wtedy my się stajemy wrogiem. To tak. Wtedy to jest po prostu bez sensu. To po co? Po prostu pogłębiamy. No. My możemy mieć, jeżeli jesteśmy tam takimi typami właśnie, weźmiemy sobie wykonawcę, o, satysfakcja, powiedziałem mu, nie? Ale dowódca, powiedziałem mu, ma prawdę, młot prawdy mu uderzył, tak? Ale... Co z tego, jeżeli ta osoba nie wyciągnie lekcji? Co z tego? Po co było to mówić? Jeżeli ty się cieszysz, bo ty twoje potrzeby zostały zaspokojone, a nie realny problem został rozwiązany. No, jasne. A czyli chociaż czasami pójdziemy do człowieka i zachowamy się odpowiednio i on nie będzie chciał przyjąć tego. I myślę, że często też dlatego te typy ugodowe się boją tego, bo... Tak. Bo no nie czarujmy się, z tego może być konflikt, jak najbardziej. Ktoś może wziąć te nasze zamiary jako złowrogie, jako niepotrzebne i nie przyjąć tego przyjemnie. I tak na pewno będzie. To po prostu już wbijcie sobie to teraz do głowy, że na pewno kiedyś wam się to przydarzy. Pytanie, czy bardziej wam zależy na tym człowieku, na tym, żeby pomóc tej osobie? Czy na waszej reputacji, samopoczuciu, nie? Na samopoczuciu. I czy wy potem będziecie dobrze czuć z tym, że będziecie się katować przez ileś lat, że ten człowiek się stacza coraz niżej, a ty w odpowiednim momencie nie zrobiłeś tego, co by mu pomogło. Ja kiedyś powiem ci, że miałem sytuację, w której ktoś podszedł twardo do problemu, miękko do człowieka, INFJ w ogóle, rzecznik. Kiedyś to zrobił w moim życiu. Kiedy powinien, ja sam czułem, że robię źle i powiedział mi to i to było jakaś cegiełka, która gdzieś pomogła mi na etapie. To nie było coś decydujące, że on to powiedział i ja nagle wstałem, mówię, dobra, zmieniam wszystko, zmieniam swoje życie. Dokładnie, ja to też chciałam powiedzieć. To jest cegiełka. Ale była bardzo ważna. Rzadko jest tak, że w jednej chwili nagle przekonujemy kogoś. Ale to była bardzo ważna cegiełka. My to samo, no. I potem, po latach, przyszedłem do tej osoby i jej podziękowałem za to, że to zrobiła. W sumie nawet publicznie to zrobiłem. Wow. Więc to też nie jest tak, że na pewno wam się za to dostanie, a wierzcie mi, wdzięczność za taką rzecz w takiej sytuacji, bo wiecie, łatwo jest komuś powiedzieć, że jest fajny, jak on jest na topie i wszystko robi dobrze i w ogóle jest uwielbiany i on jeszcze się ucieszy, ucieszy, wszyscy go poklepią po plecach i on się ucieszy, że powiedziałeś mu to. To jest łatwe, ale trudne jest powiedzieć coś, kiedy ta osoba nie do końca będzie chciała słyszeć te słowa, ale
jaka jest satysfakcja, jak to zostaje potem w pamięci, mówię osobiście o sobie, po latach, ja myślę, że do końca życia będę to pamiętał, że on jakby tą cegiełkę zrobił. Także zależało mu na tyle na tobie, tak, żeby przyjść i narazić się, tak, żeby tobie powiedzieć coś konstruktywnego. No. Zgadza się, zgadza się. I ja już o tych tam, przepraszam, ale o tych tysiącach, nie wiem, jakichś tam podziękowań, drobnych, jakichś tam delikatnych części, nie wiem, o 300 mogę już zapomnieć, o 500 mogę zapomnieć. Ale to będę pamiętał, to będzie mi wryte na całe życie. Oczywiście tamte też są dobre i też są fajne i też pobudzają. To, że niektórzy tego nie robią, to też jest nie do końca dobre, że nie pobudzają tak pozytywnie, ale to będę miał wryte po prostu w serce. No bo to był rozwój, nie? Jak nie boli, to nie ma rozwoju. Zgadza się, zgadza się. I dla mówiącego, i dla słyszącego. Także podchodźcie... twardo do problemu. Nie wiem, czemu z jajecznicą mi się kojarzy, ale nie z jaj... A, bo są jajka na twardo i miękko. Na miękko. Także... I tym optymistycznym... Tak, akcentem. Gotujcie jajka na twardo dla problemów i jajka na miękko... Do człowieka. I potem... Nie każdy zje swoje. Tak.